Cześć, jestem Ewa Zakrzewska, wy jesteście na kanale Ewa Kreacja i w dzisiejszym vlogu przejdziemy ten dzień razem ze mną. Miałam być na 9:00 pielić w ogródku razem z Anią, ale jest 10:20 i generalnie nienawidzę pielić. Mówię o pieleniu zielska przy studio, bo mamy całkiem spory teren do ogarnięcia. I jestem dzisiaj w roboczym nastroju, stroju i generalnie strasznie mi się nie chce, więc sobie pomyślałam, że zanim tam dojadę, to pójdę sobie jeszcze gdzieś. Nie mówię, robię wszystko, żeby nie pielić. No mam nadzieję, że samo się wypieje, bo może Ania wypieli. Pomyślałam, że sobie może pojadę jeszcze do jakiegoś sklepu na rozluźnienie atmosfery i ruszamy dalej. Pomyślałam, że podjedziemy do jakiegoś Cicholandu po drodze. Wiecie, o co chodzi, że tak może po drodze, niezobowiązująco. Zobaczę, że coś będzie akurat na paradę, bo akurat idę. Także zacznijmy najpierw od sklepu. Wiecie, jak się wkurzyłam? Nie musiałam patrzeć tu. Wiecie, jak się wkurzyłam? Na nagraniu widzicie fajny, taki jak chciałam dywan do mojego studia, właściwie do bardziej plenerowych zdjęć, bo tam wymyśliłam sobie, że będzie moskitiera, że tam będą taki baldachim na zewnątrz, taki piknik w ogrodzie i tak dalej. I chciałam taki dywan. Znaczy taki. Akurat sobie wymyśliłam w tym momencie, że chcę taki, jak mam w tym Cicholandzie. I słuchajcie, biorę ten dywan, bo sobie tak leży w dziwnym miejscu, ale go biorę, nie? Mówię, kurczę, biorę ten dywan, biorę podusie, idę do kasy. W końcu was za mnie nie wzięłam, bo jakoś tak cztery dychy, nie bardzo, dobra. I idę do kasy i pani mówi, nie sprzedam pani tego dywanu. Wiem czemu, bo to jest nowa dostawa, ułożone na nową dostawę. Mówię, no dobra, to zapłacę 100%. Nie. Dwa razy 100%. Nie. No pani nie ma serca. Muszę czekać i wbić się w kolejkę 4 lipca o godzinie 9, by walczyć o ten dywan. To nie jest tak, że nie mogę kupić nowego dywanu ze sklepu. To nie jest tak, bo zaoszczędziłabym pieniądze, pewnie i czas nawet. Trochę byłby droższe, ale w efekcie tańsze. Wiecie, o co chodzi, jak się tyle czasu marnuje na poszukiwania. Ale to jest, mi sprawia mega przyjemność. Szukanie takich rzeczy, których nikt nie będzie miał. I chciałam, żeby to było takie, wiecie, no... mocno... takie indywidualne, że nasze studio i te wszystkie elementy, które tam wymyślałam, są takie, no... można powtórzyć z podobnymi rzeczami, ale no po prostu akurat my mamy takie perełki wystarane, wyszukane, takie, no nie, że na łatwiznę, tylko poświęciłyśmy czas i serce, żeby zrobić to po prostu jakoś inaczej. Nie. Pani przy kasie nie ma serca. I powiedziałam jej to. Powiedziałam, pani nie ma serca, bo pani serce z kamienia. I mówię, wie pani co zrobimy? Ja wezmę ten dywan, zważę go, szybko rzucę pieniądze i wybiegnę. I przecież pani nie będzie mnie gonić, nie? Po czym się zorientowałam, że mam tylko kartę, właściwie płacę telefonem, nie? Więc pani zabrała mi dywan i powiedziała, zapraszam 4 lipca. Więc wzięłam poduszkę. Nie muszę wam mówić, jak jestem wściekła, nie? Z kolejny przystanek, który właściwie, to może pierwszy właściwie przystanek, który zrobiłam, żeby nie pracować. Teraz już obiecuję, jadę do studia. Do studia i będę pielić. A few minutes later. Uwierzycie, jakim leniem jestem. Tak bardzo mi się nie chce pielić, że znalazłam jeszcze jedno miejsce, w które mogę podjechać, byleby nie pielić. Jest to hurtownia kwiatów. Nie pytajcie czemu, nie pytajcie, zaraz wam pokażę. Ale
Ja po prostu nie mogę pracować. Nie mogę pracować. Bo stwierdziłam, że zrobię sobie wianek do sukienki, którą, Boże, głośno, którą upolowałam. I no co? A, oczywiście samochód otwarty, no pewnie. Słuchajcie, za każdym razem zostawiam samochód otwarty, wszystko na wierzchu. Nie mówcie mojemu ubezpieczycielowi, nie? Bo coś czuję, że nie byłoby z tego odszkodowania, delikatnie mówiąc. No dobra, to co tu jeszcze zrobić, żeby nie popracować? Mam pomysł, pojadę, ponieważ Ania pieli pokrzywy, pojadę i kupię oliwę i nie nerkowce, kupię słoneczniki. O, słoneczniki uskane i zrobię pesto z tego, co ona wypieli. Mam nadzieję, że wypieli wszystko, zanim przyjadę, bo ja nienawidzę pielić. No, więc wiecie, jak to wygląda u mnie branie się za robotę, nie? Zdążyłam zahaczyć ciucholand, hurtownię z kwiatami, której w ogóle nie planowałam. A teraz czas na sklep spożywczy. No i wtedy możemy wziąć się do pracy. Mam nadzieję, że nie ma już tam pielenia, nic, bo nie chcę pielić. Dobra, ruszam dalej. Trzeci przystanek? Spożywczy. Słuchajcie, jest sukces. Dojechałam i teraz idę do Ani ze wszystkim, co kupiłam, czyli z poduszką, z ciucholandu, truskawkami, arbuzem, kwiatami. Na pewno Ania będzie bardzo zadowolona. Ania! Już się spóźniłam. Zaraz zobaczymy. Cześć, Ania. Spóźniłam się? Czekaj. Mam? Masz. Nie ma okrzanu, widzicie? Nie ma okrzanu. Tak, jeszcze się nagrywam z tym wszystkim. Żeby w razie czego pokazać, jaka moja przyjaciółka jest wspaniałomyślna i nie dostaje okrzanów za spóźnienia. A jak już było umówienie? Myślałam, że się umówiłyśmy na 9:00. A ja nie wiedziałam, od której ja przyjadę, bo przecież ubójka byłam. Czyli nie jestem spóźniona, ja, zajebiście. Ja nie wiedziałam, ile mi to zajmie przecież. A, bo kupiłam same potrzebne rzeczy. Na vloga. Aha, dobra. Na vloga, słuchajcie, kupiłam same potrzebne rzeczy, żeby unikać pielenia, a się okazuje, że wcale nie jestem spóźniona. Ale niby te słoneczniki, które już ci urosły w ogródku. Tak, bo moje słoneczniki w ogródku raczej nie urosną niestety. Skarłowaciały, bo zasadziłam je tak gęsto, że one od... Przestań, musisz robić, nie? Tak, ale mi się nie chce, może zjemy najpierw. Nie chcę. Urwiemy trochę pokrzywy i zrobimy pesto. Kupiłam wszystko do pesto, słuchajcie. Nie wiem, czy się patrzeć nigdy, bo nie widzę tego ekranu, więc tak. Będziemy robić pesto, tylko nikt nie wypielił pokrzyw. Ja byłam przekonana, że to Ania w pocie czoła wszystko wypieliła, a okazuje się, że będę musiała to robić. Powiem wam, że jechałam. Zrobiłam już tyle przystanków, żeby... Tak, tyle przystanków po drodze. Czy ty nie przetarłaś ekranu? Przetarłam ekran, jest czysty, tylko jesteś, bo jesteś filmowa, jesteś rozmazana. Patrz, jak teraz jesteś, będziesz pierwszą. Filmowa. Dobra. Słuchajcie, wiecie dokładnie, bo nagrałam wam każdy przystanek, który robiłam, po to, by się spuścić na tyle, bym nie musiała pielić. I co? Sprawiedliwość mnie dopadła. Dopadła? O nie. Ale zjemy najpierw, chociaż telefon. Ale pesto z pokrzyw, trzeba wypić pokrzywy. Słuchajcie, będzie pesto z pokrzyw, kupiłam boczniaki, więc dzisiaj będzie wegański obiad. A zrobię trochę pesto do słoików, bo pewnie będzie tego dużo, chyba że wypilimy tylko tyle, ile potrzebujemy na obiad. Też tak się może zdarzyć. Jest taka szansa. No dobra, to się biorę do sprzątania i do gotowania. Nie, najpierw do gotowania, umówmy się, jakiego sprzątania. Kupiłam pyszne truskawki, Janeczka. Będziemy jeść. Nie mam. Zresztą tu się porządek by też przydał. No dobra. To ja kończę. Dzisiaj widzicie, mam bad hair day. A czemu? Włosy mi robią na złość, ponieważ zapisałam się do fryzjera i odwołałam wizytę. Dlatego moje włosy postanowiły powiedzieć, co o tym sądzą, nie? Powiedziały i dzisiaj mam totalny po prostu jakiś puch, którego nie da się opanować. Będzie ładnie, nie? Będzie ładnie. A wiesz, do tego wazonu kupiłam kwiatki. O właśnie, słuchajcie, bo mamy tyle kwiatów, w ogóle się okazało w tej hurtowni, że my, muszę Ania ci powiedzieć dobrą wiadomość, tyle nakupowałyśmy kwiatów, że mamy tam stałą zniżkę hurtową na zawsze. No. Nieważne, czy kupujemy jeden kwiatek, czy milion. No i pokazałam panu nasze dzieła.
To po prostu był pełen podziwu, więc pozdrawiam. Tak. Super. Pozdrawiam pana, bo rzeczywiście chętnie przytarłam ekranu. Ja zatrudnił jako dekoratorkę. Tak, pozdrawiam pana z hurtowni kwiatów. Idę coś zjeść. To wszystko na dziś. Zapraszam w środę o 15 i w sobotę o 15. Mam nadzieję, że wam się podobał mój system życia. Po prostu jak, co zrobić, żeby nie robić, a się napracować. Nie napracować, tylko zjeść. Boże, nieważne. Buziaki. Kurde, pokułam się. Słuchajcie, widzicie? I nie uciekłam od tego, niestety. Będzie rwane. Ta już kwitnie, to powinno być trochę szybciej. No ale cóż zrobić. Pesto będzie na pewno pyszne. Popatrzmy, jak pracują. Ciężko ludzie. Komu skłostać ludzko? A tutaj w ogóle muszę się pochwalić. Zaraz wam pokażę, z drugiej strony jest nasza kwiecista łąka, którą zasadziłyśmy dla zapylaczy. Ale będziemy też pracować nad tym, by nie było pokrzywek. Tak, no właśnie, pokrzyw nie będzie, będą inne roślinki. Pokrzyw nie będzie, bo zobaczcie, jaka niedobrze idzie. No ale tego jest dużo, także nie oszukujmy się, ciebie też czeka robota. Powiem wam, jakie mamy kwiaty. W ogóle widzieliście kiedyś takiego pięknego? Dobrze, dobrze, już na pesto. Idę do pracy. No, 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 no.